Pewnego razu żyła sobie w cichej wiosce mała sierotka. Tak zaczynają się zwykle bajki. Dziś chcemy wam opowiedzieć o prawdziwych przygodach dziewczynki nazywanej przez wszystkich Bułeczką. Jest chłodny ranek. Bułeczka jedzie w daleką podróż pierwszy raz w życiu. Dlaczego tak się stało i do kogo jedzie, dowiemy się już wkrótce. A teraz dodajmy jej otuchy. Szczęśliwej drogi, Bułeczko! Miejsce ci już zająłem. A konduktor powie ci, gdzie masz wysiąść. To ta panienka? Tak. W porządku, dojedzie w całości. Do widzenia, Bułeczko. I nie miej do nas żalu, żeśmy cię nie odwiedzili aż na miejsce. Ale wiesz, jak u nas jest. Wiem. Proszę wsiadać. Drzwi zamykać. No, trzymaj się i pisz do nas. Dobrze. To jest brat. Jakby w letnictwie, starszy. A to jest jego teściowa i siostra, a to żona. W lecie. A tu jest teść w śniegu. Dziewczynko, ty tak sama jedziesz bez rodziców? Ja nie mam rodziców, proszę pani. Mamusi to w ogóle nie pamiętam, a tatuś... Toś ty sama na świecie, biedactwo. Ależ nie, mam jeszcze ciocię, wujka i siostrę. Właśnie do nich jadę. Biedna sierota. Ach, jaki ładny. Kto to jest? To jest Feluś. A mogę go potrzymać? Proszę. Co on je? Żółw jedzą sałatę, jabłka, pomidorki. Jabłka? Tak. Je, ojej, jak śmiesznie. Lubisz zwierzęta? Lubię, nawet myszki i krowy też. No, to na pewno będziemy przyjaciółmi. Wiesz, jak się nazywa taki lekarz, który leczy chore zwierzęta? Wiem, weterynarz. Właśnie, więc ja jestem weterynarzem. Czy Feluś też jest chory, bo przestał się ruszać? Nie, Feluś jest śpiący. Żółwie bardzo dużo śpią. I my też się zdrzemnijmy. Jeszcze długa droga przed nami. Dobranoc panu.
Dobranoc, Felusiu. Słyszysz, Taratuszko, jak pociąg pędzi? Jedziemy do wielkiego, pięknego miasta. Czeka na nas tam wujek, ciocia i siostrzyczka. A teraz śpi. Zbieraj się, dziecko, za kilka minut wysiadasz. Ojej, to ja tak strasznie długo spałam. Tak, przespałaś się i to ładnie. Jak się czujesz? Dobrze, tylko trochę zimno mi w sercu. Nie rozumiem. Bo to jest po mojemu. Kiedy się martwię albo czegoś boję, to mi jest zimno, o tu, w środku. Tak. A kiedy się cieszę, to mi jest ciepło. Aha, rozumiem. To podobnie dzieje się z nami wszystkimi, ale się nie bój. Czy wujek będzie czekał na ciebie na dworcu? Wrocław, z pewnością. Wysiadasz. No, daj te rzeczy, pomogę ci wynieść na peron. Może mnie kiedy odwiedzisz, hm? Przyjedź do Krzyżatki i zapytaj o weterynarza. Zresztą tam wszyscy mnie znają, każdy ci pokaże, gdzie mieszkam. Krzyżatka, zapamiętasz? Zapamiętam, zapytam o świętego Mikołaja. Ale nie zgoli pan brody? Nigdy. No, bądź zdrowa. Cześć. Cześć. Do widzenia, Mikołaju. Do widzenia. Rozglądaj się i uważaj! Dokąd? Nie mam pojęcia. Ty czekasz na pana Marczaka? Wujku, nareszcie jesteś! Ja jestem Szulc. Pan Marczak pojechał w delegację i nie mógł po ciebie przyjść. A ja mieszkam po sąsiedzku. To jest twój bagaż? Tak, ciężki, prawda? Zapakowałam do niego wszystkie moje rzeczy. O tak, bardzo ciężki. No, chodź, jedziemy.
Karol! Zaprowadź ją do domu. No idź z nim, mała, idź. Dobrze, że macie psa. Jak się nazywa? Czekadło. Nie, ale tak naprawdę. Głupio jesteś. Mieszkasz u mojego wujka? A bo co, nie podoba ci się? Dobry wieczór, ciociu! Ładnie, dobry. Wytarłaś nogi? Tak, ciociu, wytarłam. To jest bagaż. To ma być bagaż? Dobranoc, pani Małgorzato. Dobranoc. Dobranoc, mała. Dziękuję za przysługę. O, ile mi jeszcze czeka roboty. Skaranie boskie. Zdejmuj, że ten nieszczęsny płaszcz. Tak, ciociu. Aś ty zakurzona, brudna. Trzeba cię będzie przede wszystkim wykąpać. Bali? Pysznie. Jaki znowu bali? Zdejmuj no tę chustkę. Głowę też trzeba by umyć. Dobrze, ciociu. A przestań, że z tą ciocią, nie jestem żadną twoją ciotką. Nie? A gdzie jest moja ciocia? Halo, halo, tu mówi Bułeczka. Czy mówią z Mikołajem? Jak się czuje Feluś? Halo, halo, źle pana słyszę. Ojej, na pomoc, proszę pani! Ojej, ojej! Ratunku, proszę pani, na pomoc! Czemu się bawisz prysznicem? Co wyrabiasz, Boże drogi? Głowa mokra. Ręcznik mokry, podłoga zalana, mało mam jeszcze roboty. Przepraszam, nie chciałam, przecież nie wiedziałam. Wytrzyj głowę. Gdzie ścierka, zaraz się wydrę podłogę. Wytrzyj lepiej głowę. Nie krzycz, dziecko mi zbudzisz. Nie wolno. Uciekaj stamtąd. Dzień dobry. Nie zabieraj mi lalek. Ale ja chciałam się tylko przyjrzeć. Cudne są. Twoje? Chyba, że nie twoje. Odejdź od nich. Ci na imię? Wanda Danuta. Wanda Monika Danuta. O Rety, ale tak zwyczajnie, na co dzień. Dziunia. A ja jestem Bronia, ale przezywają mnie Bułeczka. Aleś ty pucata i ruda. Po co przyjechałaś? Jak to? Przecież wujek chciał. Ale ja nie chcę. Czemu mnie nie lubisz? Dlaczego lalka nie ma włosów? Karol ją oskalpował dla eksperymentu. A dużo jest tu dzieci. Z kim się bawisz? Z nikim. Jestem bardzo wątła i boję się zarazków. I z tobą też nie będę. Szkoda. A gdzie jest ciocia i wujek? Tatuś wyjechał służbowo. Ma bardzo ważną konferencję. Mama jest w Koszalinie. Jak to, nie mieszka z wami? A co cię to obchodzi? Przecież nie może porzucić teatru. Jest reżyserem. Reżyserem? Uczy takich, co przedstawiają w teatrze. Ale do mnie na pewno przyjedzie. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, teraz z dwiema to dopiero pani będzie miała wesoło, nie? Właśnie, właśnie.
To tak samo jak mały pociąg, prawda? Nigdy nie jeździłam jeszcze tramwajem. Znam tylko taki wierszyk. Już tramwaje dzwonią w mieście. Śpieszcie się, do szkoły śpieszcie. Nie gadaj tyle. Dzień dobry. Gosiu, ona nas ośmiesza. Tutaj siadaj. A właściwie dlaczego nie chodzisz do szkoły? A co ciebie to obchodzi? Dziuneczka nam bardzo długo chorowała, wiesz? I przez to straciła rok. A we wrześniu to już obydwie razem pójdziecie do drugiej klasy. Ja nie chcę z nią chodzić do jednej klasy. Ona pewno czytać nie umie. Umiem. Na przykład wino, konfekcja chłopięca, bobo, salon fryzjerski dziecięcy. A z rachunków, co ci pani stawiała? Czwórki. A nieraz trójki. A mnie same piątki. Telewizor. Jaki? Taki. A u nas w klubie to jest taki. Ojej, jakie śmieszne domy. Te okna to zupełnie jak dziurki w serze. Kiedy przyjechałaś? Wczoraj w nocy. A kto cię przywiózł? Nikt, a właściwie to pociągu pan Sitek, a w pociągu święty Mikołaj. To znaczy weterynarz. Aha, nie rozumiem. Co tu można zrozumieć? Ona jest niemożliwa. Prysznic rozkręciła, tramwaj mówi dzień dobry, na ulicy zginęła z jakimś głupim trójkątem. Nie mógł mnie odwieźć, bo żona pana Sitka akurat ma rodzić dziecko. Ale ja się wcale nie bałam. Wcale. Nie lubię trochę. Dlaczego? Jest pyszny. Tobie to wszystko jest pyszne, bo jesteś obżartu. Dzieniu, wyrażaj się grzecznie, dobrze? No i co broni było dalej? Ona się nazywa Bułeczka. Ruda Buła.
Dziuńka, jesteś niegrzeczna. Ja niegrzeczna? To ona jest niegrzeczna. Ciągle się awanturuje. Nie, to tak nie. Pójdę do mojej Rybeńki. Zdenerwowało się biedactwo. Droga Gosiu, co do Dziuni, to ja chciałbym, żeby... No, jak się u nas czujesz? Cudownie tu jest. A Dziunia nie dokucza ci zanadto? Morska jeden... Pan Adam Sitek, wieś Brzeziny, ulica Dworska 1. Skończyłaś? Dobrze napisałam adres? Trochę krzywo, ale ujdzie. No, dawaj, dawaj, prędzej. Karol leci na pocztę zapłacić radio, to od razu wróci list do skrzynki. A może ja pobiegnę do skrzynki? Po co z poczty pójdzie prędzej? A ty skocz no do Dziuni. Zabaw ją trochę. Aha, i niech zażyje lekarstwo. Dobrze. Opowiedzieć ci bajkę? Albo potrafisz? Dlaczego ty mnie tak nie lubisz? Bo nie chcę, żebyś u nas mieszkała. Na co patrzysz? Na to pole. Ciekawe, ile ona może mieć lat. Daj mi ważny problem. Lepiej pokaż mi swoje zabawki. Dobrze. To mają być zabawki? Przecież to same śmieci. Śmieci? Nie, to nie są śmieci. Piłeczkę podarował mi Jasio Sitek. Kogucika wygrałam na loterii. Rybka jest z pierwszej choinki. A tu, jak popatrzysz, jest zamek królewny. A ten pierścionek podoba ci się? Muszla. Posłuchaj, jak mi morze szumi. Głupstwa gadasz. To mój tatuś przywiózł mi ją z dalekiego świata. Wiesz, gdy muszlę wyjąć z morza, to w niej fala szumi. A lalki nie masz? Nie. A właściwie to... Kłamiesz. Widziałam, że to się chowasz pod poduszką. Nosisz w kieszeni, pokaż. Nie, nie. Pokaż, bo poskarżę Gosi. Nie, nie, może innym razem. Nie, w tej chwili, bo się rozpłaczę. I to ma być lalka? Nie śmiej się, będzie jej przykro. Co ty zgłupiałaś? Komu przykro? Kukiełce z gałganków? Ona wszystko rozumie. Pleciesz trzy po trzy. Skąd ją masz? Sama do mnie przyszła. Jak się nazywa? Czaroduszka. Czaroduszka? Dlaczego tak dziwnie? Bo jest zaczarowana. Skąd wiesz? To tajemnica. Opowiedz mi, proszę cię, opowiedz. Dobrze, ale przyrzeknij, że nikomu nie powtórzysz. Przyrzekam. No więc dawno, dawno. Ale napijesz się lekarstwa? Napiję. No więc dawno, dawno temu, przed latami, żyła w zamku na skale piękna, ogromnie bogata księżniczka. Ale ciągle była smutna, nic jej nie radowało. Książę sprowadzał do córki różnych doktorów, ale nie potrafili wyleczyć jej ze smutku. Aż razu pewnego przyszedł skarbiony, siwiutki czarodziej i spytał: czego najwięcej pragniesz? A ona odpowiedziała: pragnę szczęścia dla wszystkich ludzi. Więc on się spytał: a co oddałabyś za to, żeby byli szczęśliwi? Wszystko. I bogatość i ładność? On się spytał: tak. A czy zgodzisz się zostać na zawsze małą, szmacianą laleczką? Tak. Odpowiedziała, bo miała złote serce. Wtedy czarodziej wypowiedział tajemnicze zaklęcie,
i przemienił księżniczkę w małą, gałgankową laleczkę. Do kogo pójdziesz, temu przyniesiesz radość, dobroć i szczęśliwość, powiedział czarodziej i znikł. I co dalej? Co dalej? No i laleczka wędrowała przez 100 lat od chaty do chaty. Roznosiła dzieciom radość, dobroć i szczęśliwość. Aż wreszcie przyszła i do mnie. Jak? Opowiedz. Kiedyś w zimie było mi smutno. Tak jakoś szłam przez pole i myślałam o tej księżniczce. Aż tu patrzę, leży coś na śniegu. Nachylam się, podnoszę, a tu czaroduszka. Skąd się wzięła na pustej miedzy? I od tamtej chwili zawsze jest ze mną. Zawsze. I co? Nie było ci potem smutno? Nie. Chyba przez chwilę. Co to jest? Gosiu, co to jest? Nie widzisz. Sukienka. No. A dla kogo? Przecież nie możesz, stary, chodzić w tych łachmanach. Gosiu! Skocz do pobułeczki. Pamiętaj, 10. Ja 11. Palto weź. Nie włożę, Gosiu, nie włożę. A ty dokąd? A do sklepu. Nie pójdziesz. Pójdę. Nie puścisz. Puścisz. Karol, chodź do tu. Złapałem go, jak uciekał. Bronił, co tu się stało. Co tu znów narozrabiał ten chuligan? Cicho, byś leżeć! Widzę, że sukienkę rozpadł. Co się stało? Wleję mu! Jak Boga kocham, wleję mu! Sama potknęłam się, no i... Ściągaj sukienkę, włóż starą, paraduj w łachmanach. Człowiek się męczy, nie śpi po nocach, stara się, żeby to jakoś wyglądało. A to nie uważa, nie szanuje. I czemu bułki utytłane w błocie? Bardzo przepraszam, ale nachyliłam się do trezora, no i wysypały się. Gosiu, co ona plecie? Czemu kłamiesz? Widziałam z okna, jak Karol cię przewrócił. Dlaczego nie chcesz powiedzieć Gosiu, że to on? Nie, nie, nie mogę, bo będzie nowa awantura i nowe bicie, a mnie Karola żal. Coś ty, masz kogo żałować? Tak bardzo chciałam go obronić przed biciem, ale nie udało mi się. Thank you.
Matko! Coś ty, odkurzacza, nie widziałaś? Tajno, wyczyszczę twoją taroduszkę. Jak sprzątanie, to sprzątanie. Nie, nie! Wskaż go! Nie lubię tego odkurzacza. Lubisz to bułę? A dlaczego? No ja nie. A przecież ratowała cię przed laniem. Wstydź się. Ale nie uratowała. Zresztą mało razy obrywała mi żyje. A wiesz, ta buła to wariatka. Bo co? Słyszałem, jak gada sama do siebie. A to pewnie do czaroduszki. Do kogo? Ty nic nie wiesz, ale ja wiem. Tynka? No. Majstrować już tafry lalki? Dla Zuzanny? Mhm. Może zrobić. Fajno ci zmajstruję, zobaczysz. No, powiedz. Nie mogę, bo wypapli. Nie, murowany. Lepiej nie będę mówiła. To tajemnica. Boisz się buły. A wiesz, co na ciebie gadała? Na mnie? Co? Że jesteś obrzydliwa beksa, tchórz i zarozumialec. Tak powiedziała? No więc dobrze. O matko, jaka ja jestem głodna, jaka ja jestem głodna. No, czy Dziuni nie za chłodno? Gosia pyta, czy nie jest ci chłodno? Czy nie jest ci za chłodna? Coście się bawili? Nic, nie twoja sprawa. Lizus jesteś, wiesz? Bardzo lubię jeździć samochodem. A często ci się to zdarza? No, po raz pierwszy. A dokąd jedziemy? Najpierw do dentysty. Do dentysty. Tatku, zatrzymaj, potem... bo wysiadam. Ja wysiadam. Ja już byłam u dentysty. Ja też byłam w zeszłym roku. Ale z was tchórze. Zresztą najpierw będzie dentysta, a później? A później niespodzianka. No, u ciebie wszystko w porządku, masz zdrowe zęby. Dlaczego ta lampa się pali? Przejrzysz jasno. Co pan trzyma w tym pudełku? Jakie śmieszne lustereczko? Ja hachalkę. I czy będzie chorało? O matko, ile tu leży malutkich świderków? Aleś ty gaduła. Otwórz szeroko buzię. No i już po strachu. Dziękuję. Ankoła? Może już zamknąć budzie.
No a teraz niespodzianka. Idziemy na ciastka. Hurra! O nie. Na ciastka trzeba będzie poczekać z godzinę. Plomba musi stwardnieć. Rzeczywiście, zapomniałem. Z tobą to tak zawsze. Nie bolało cię? Bolało. To dlaczego nie krzyczałaś? Wstydziłam się wujka i pana dentysty. A zresztą, już zapomniałam. Dziwna jesteś. Ja to zawsze krzyczę. Tatku, dokąd teraz jedziemy? Musimy załatwić jeszcze jedną ważną sprawę. Co, może do lekarza? Nigdy w życiu. Coś znacznie przyjemniejszego. Proszę. Na 1,25 m płaszczyk, może z tych żółtych. No i jak ci się podoba? Ładny jest. Tatku, tatusiu, ja mam taki sam płaszcz jak ona. Nie zauważyłeś? A czy twój jest brzydki? To? Może to? To? I to. Ty te bułeczki to bardziej ode mnie lubisz. Bo to zuch dziewczyna. Ona nam nie powiedziała beksa, tchórz i wyjadła śmietany z lodów. No nie, co do śmietany, to przyznała się do winy i przeprosiła go się. Ty zawsze trzymasz jej stronę. Bardzo lubię chodzić do kawiarni. A często ci się to zdarza? Pierwszy raz. Dziękuję. Proszę. Proszę. To wszystko? Tak, dziękuję bardzo. Dziuniu. Wujku, długo jeszcze? O, za chwilę rozpoczynamy odliczanie czasu. Ale bez pomocy rąk. Dobrze, bez pomocy rąk. Ostatecznie może być bez pomocy. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Po co? Chcesz, pójdziemy na spacer do lasu, dobrze? Nie chcę. Do mnie przyjdzie Karol. Karol? Tak, będziemy się bawić. Przyniesie mi huśtawkę dla lalki. W mieszkaniu będziecie się bawić? Dlaczego? Czuję się śliczna pogoda. Tego zaprosiłam. I już. Tak mi się podoba. A ze mną nie chcecie? Nie. Możesz sobie sama iść na spacer.
spodziewałem się tego po tobie. Bardzo przepraszam, że bez pozwolenia poszłam na spacer i rowerek też wziąłam. Bez pozwolenia. Ale tak jest ładnie. Sprawa jest znacznie poważniejsza. Ty wysłałaś ten list. Spójrz. Ja, wujku. Nie mówiłam panu? Zrobiłaś mi zawód. Chciałem dla ciebie jak najlepiej, a ty odpłaciłaś mi się niewdzięcznością. Nie zasłużyliśmy na to. Ależ wujku! Nie kręć, proszę cię. Nie zapieraj się, przecież wiemy wszystko. Dlaczego napisałaś ten list? Jaki? Sama wiesz najlepiej jaki. Mogę ci go jeszcze raz przeczytać. Kochane moje państwo, tęsknię za wami okropnie. Tu jest chłodno, głodno i źle. Gospodyni mnie bije, Dziunia wciąż mnie dokucza, a wuj o mnie nie dba. Długo tu nie wytrzymam, choć jeszcze jestem zdrowa, czego i wam życzę przez RZ. Kochająca bułeczka. Oczy się przymila, a poza oczy... Lizus, kłamczu! Nie wstydź ci? Spójrz. To koperta ze stemplem naszej poczty. Zwrócił mi ją pan Sitek. Rozumiesz? Nie rozumiem, wujaszku. Twoja koperta? Moja. Pisałaś na kartce z zeszytu? Tak, ale co innego. Dlaczego się wypierasz? Ja nigdy nie kłamię, wujku. Nie kłamiesz? A jak było z sukienką i z Karolem? Zastanowię się, co dalej robić. Teraz muszę wracać do pracy. A ty umyj się i zjedz obiad. Czaroduszko, gdzie jesteś? Gdzie ty łazisz? Gosia się złości. Chodź zaraz na obiad. Nie widziałaś czaroduszki? W lesie ze mną nie była, została w domu, a teraz jej nigdzie nie ma. Tak? Może się znajdzie. Chodź, zupa stygnie. Nie. Nie chcę mi się jeść. Jak to nie ma? Kominem wyleciała. Chodź tutaj! Prędko! Widzisz? Zadzwoń prędko do tatusia! Zadzwoń prędko do tatusia! A ty czego latasz w piżamie? Jeszcze się zaziębisz. Wracaj do łóżka. Nie chcę! Boję się! Zaraz się ubieram. Poczekaj. Pójdę do Szulców, może oni widzieli tego wariata. Poczekaj. Karol, nie widziałeś gdzie bułeczki? Od niego się pani czego dowie. Co ty jeszcze tutaj robisz? Do szkoły. Niech pani patrzy, ile kłopotów z taką dziewuchą. Święta za pasem. Krysia przyjeżdża tu. Karol, poczekaj. Wiesz, bułeczka zginęła. Nigdzie jej nie ma. Pewno drobnęła. Jak to? Uciekła, gdzie pieprz rośnie. Słuchaj, oddaj mi czaroduszkę. Już, przedam na rynku. Karol. Mam czas oddać, jak buła wróci, ale ona nie głupia wracać. Dlaczego tak mówisz? A może i tu było słodko, co? Sam mi dokuczałeś. Co tam ja, a ty? Przynieś laleczkę, dam ci scyzorek ojca. Ten sześciomostrzami? Może być. I domino? Niech będzie i domino, oddasz? Dobra. No, pamiętaj, przynieś, bo zobaczysz, łabuziaku!
to jest? Znalazłam mu Karola. Wypadło z książki od geometrii. Może to coś da. Jezus Maria. Co się stało? Skaranie boskie z tym pani Karolem. Prędko, nakręć numer tatusia. Co to jest? To od niej? Halo, tatuś? Bułeczka uciekła. Tak? Tak, panie inżynierze. Nie ma jej od samego rana. Myślałam, że się znajdzie, ale jest list. Już czytam. Kochani moi państwo, cudnie tu jest i dobrze. W pociągu też wszystko było w porządku. Czy bukietowi wygoiło się ucho? Tu jest trezor, ale na łańcuchu. Mam także miłego wujka i dziunię, a ciocia mieszka w Koszalinie, bo tam urządza taki teatr, co jeździ autobusem i ludzie się cieszą. Dostałam rajstopy i paltko i sukienkę mi Gosia uszyła. Tu jest telefon, radio, telewizja i samochód. Wczoraj było na obiad pyszne ciasto z makiem. 1000 razy całuję, nigdy nie zapomnę. Jasia, proszę, żeby nie ciągnął szarotki za ogon. Kochająca bułeczka. Tak? Tak, panie inżynierze. Karol zanosił list na pocztę i musiał pozamieniać kartki. Dobrze. Czekamy. Zrobił wam jakiś numer, tak? Już mąż nauczy go rozumu. Biedne dziecko. Tak wszystko pięknie opisała. Nic dziwnego, że się czuła pokrzywdzona. Jak to, że bułeczka wróciła? Właśnie, teraz rozpaczasz, a przedtem byłaś dla niej niedobra. Nie, to ty ciągle na nią krzyczałaś. No, to ja już sobie pójdę. Właśnie, wszystkiemu zawsze winna Gosia. Nie chciała się z nią bawić, wciąż się na nią skarżyłaś. Cały dzień miałam co słuchać. Jak to, żeby wróciła, żeby wróciła? Uspokój się w tej chwili. Sama sobie piwa naważyłaś. Czarduszko, zrób tak, żeby bułeczka się znalazła. Dzień dobry. Czy pan się na mnie gniewa? Dzień dobry. Za co? Co ty? Okropnie się bałam, że jak się obudzę, to pan będzie zły, że tu przyjechałam. Przecież w pociągu zapraszałem cię tutaj do siebie, do Krzyżatki. Ja zostanę tutaj. Zostaniesz, naturalnie. A teraz stań i zjedz z nami śniadanie. Jest może telefon u twojego wujka? Jest, na biurku. A dlaczego? A nic. No tak, padło mi do głowy. Ale ja zostanę tutaj, prawda? Dostaniesz, jak długo będziesz chciała. A teraz jest szybko, bo trzeba nam iść do roboty. Tel? Nie boisz się, że w domu będą się martwić o ciebie? Oni wolą, że uciekłam. Oni mnie nie kochają. Nawet wujek nie uwierzy mi z tym listem. Oni przyjęli mnie z litości. Zaraz, bułeczko, zaraz. Nie rozpędzaj się tak. Powiedz tak szczerze, pomyśl. Obraziłaś się, uciekłaś jak mały tchórz. Trzeba było od razu powiedzieć wujkowi, jaka krzywda cię spotkała. Na pewno nie zostawiłaś na pożegnanie ani słowa, mam rację? Ale tam zginęła jeszcze czaroduszka. Na pewno się odnajdzie. A jeśli nawet nie, może inne dziecko jej bardziej potrzebuje.
Ile ich już mamy? 15. Mało. Ile owiec, Bułeczko? Trzeba zaraz koniecznie... Co się stało? Trzeba zaraz koniecznie pojechać do wujka. Pojedzie pan ze mną, wytłumaczy pan wszystko wujkowi. Czy pan myśli, że oni mnie szukają? Jeszcze jak. Boją się, że przytrafiło ci się coś złego. O matko, trzeba jakoś dać znać, że jestem zdrowa. Wiem, musimy do wujka zatelefonować. Już to zrobiłem, Bułeczko, przed chwilą. Naprawdę rozmawiał pan z wujkiem? Tak. Bardzo się gniewa. Serdecznie się ucieszył. To chcesz, żebym wróciła? Naturalnie. Więc ja zaraz muszę się zbierać. A nie skończyliśmy przecież jeszcze naszej pracy. Tylko mi nie zaśnij. Zostanę. Masz. Czaroduszka, jak się znalazła? A jakoś tak. Sama się znalazła. Widzisz, znalazła się czaroduszka, martwiłaś się. Przyjedziesz do mnie na następne szczepienie, dobrze? Dobrze, ale z Dziunią. I z Dziunią. Ale nie zgoli pan brody? Obiecałem ci, nie zgolę. Do widzenia. Do widzenia. Gosia bardzo na mnie zła. Coś ty, aż się popłakała, jak się znalazł ten twój prawdziwy list. Karol go ukradł, wiesz? Chciałaś nas przestraszyć, co? Jak miałaś sumienie? Krzywda ci była? Mało wujek ma kłopotów, to jeszcze takie zmartwienie mu jest potrzebne. Gosiu, Gosieńko, ja już nigdy. Proszę się nie gniewać. Robal, zaraz go zabiję. Czekaj, to drzewnica. Wezmę pomiędzy dwa patyki. I siup pod płot. Niemądra, obrzydliwego robaka jest żal. A po co zabijać? Wiesz, byłam u jednego chłopaka w Brzezinach po książkę. Patrzę, pudełko. W tekturkę powbijane były szpilki, a na nich kręciły się motyle. Skucha. Okropność. Niebo przebijane brzuszki i kręciły. Jeśli chciał je mieć zasuszone, to mógł uśpić. Jak uśpić? Co gadasz? Takim specjalnym lekarstwem. Nigdy nie polubiłam tego chłopaka. Skucha. A on jak mnie spotkał, to się ze mnie wyśmiewał. A
A gdzie jest Karol? Nie wiesz, jemu tutaj nie wolno przychodzić. Wujek zabronił? Pan Szulc. Jak myślisz, czy Karol dostał wtedy pasem? No chyba. Dziunka z kucha. Skąd wiesz? Tak dobrze to nie wiem. Tatko nie chciał mi powiedzieć. A mnie jest jego żal. Nie czujesz do niego złości? Naprawdę? Nie warto się długo gniewać. Dziewczynki, jest robota, piszanki do malowania. Hurra! 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 Eksperyment jest bardzo udany. I chwyci się w lustrze. Wyglądasz jak pisanka. Jak ty wyglądasz? Jak dzikus. Umyjno się prędko. Wujku, wujku, chodźcie zobaczyć. Popatrz. Popatrz, wujku. Zobacz, ile Gosia napiekła. Zobacz nasze pisanki. Wujku, dziewczyna czerwone, to moje. Popatrz. A widzisz, to Dziunia zrobiła eksperyment. To za pierwsza zwariła. Tak, ze wszystkich kolorów. Depesze dostałem i Krystyna, to znaczy mamusia nie przyjedzie. Jak to? Nie przyjedzie? Wiedziałam, że tak będzie. Nie chcę. Ty się człowieku męcz, szykuj i wszystko na nic. Ja tak nie chcę, nie chcę. Ale dlaczego? Dlaczego nie przyjedzie? Premiera została odłożona i Krystyna, a i tak tego nie zrozumie. Skaranie boskie, zwariowany dom! A może wujek pojedzie do cioci, do Koszalina, co? Jak was same zostawię na święto? Ciocia za to się ucieszy, a my będziemy się grzecznie bawić, naprawdę. Tatku, ja tak nie chcę, nie chcę. No, to nie mogę jechać. Jak ty wyglądasz? Marsz do łazienki umyć się. Gosiu! Walizkę! We'll be right back.
Co, wy śpicie? Nie. A może byście coś zjadły? Sernika albo mazurka? Bułeczka zjem. Hmm? Nie mogę, Gosiu, ani kawałeczka. O Boże, i po cóż ja tyle szykowałam? No, bawcie się ładnie. A ja się pójdę trochę zdrzemnąć. Jakiś śmiech mi ogarnął, czy co? Zrobimy teatr, chcesz? Nie chcę mi się. Umiem na pamięć historię o królewnie na Szklanej Górze. Zobaczysz, jakie fajne będzie przedstawienie. Chcesz? No dobrze. W pokoju wujka będzie więcej miejsca na tapczanie syna, a dla publiczności ustawimy krzesła. Dla jakiej? No, lalki miś, wstawaj. Przywieź lalki taksówką. Czym? No wózkiem Zuzanny i przynieś moździe z kuchni. Tylko cicho, żeby się Małgorzata nie obudziła. Ona ma sen jak stary niedźwiedź. Prosimy, prosimy. Państwo będą łaskawi. Troszeczkę za wcześnie, ale lepiej niż się spóźnić. Bileciki są? W porządku. Prosimy zajmować miejsca. Oddaj gong. Tu jest Szklana Góra. Pod nią rosną kolczaste róże. Ty jesteś królewna zamknięta na wieży. No, wejdź na fotel. Trzymaj się, nie spadniesz? Nie. Posłuchaj, jak huczy wiatr. Nic nie słyszę. Uderz w gąb, ja zaraz wrócę. Niecierpliwi. Zaczynaj grać już. Patrzą na nas. Płacz. Dlaczego? Bo jesteś zamknięta na wieży. Słyszysz, jak huczy wiatr? Nie. Dziunia, nie psuj zabawy. No co mam mówić? Biedna ja, biedna sierota. Nie chcę być sierotą. To ja będę mówiła za ciebie, a ty płacz. Na Szklanej Górze biedna królewna, samotna, smutna i bardzo żewna. Wiatr koło huczy, zwierz w lesie wyje, a ja codziennie samotna żyję. Masz już koronę, zapomniałam. Tam jest szpilka do zapięcia. Ukułam się. To głupstwo. No, ładnie ci teraz. Który z odważnych, zacnych rycerzy po mnie na Szklaną Górę przybierze? Kto śmiałkiem będzie, zyska koronę i mnie, królewnę, weźmie za żonę. Jedzie rycerz, jedzie, tarczy ma na przodzie, dam ja radę i na górę wjadę. Szklana Góra śliska, chmura się rozpłyska. Unę widać w dali, pali się już, pali! Nie bój się, ten rycerz był okropnie mądry i zawołał straż. O matko, przecież jest telefon. Ratunku, na pomoc, pali się! Dosyć już, dosyć. Nie chcę więcej. Ojej, no i straż przyjechała i królewna ocaliła. Taki był koniec. Słyszysz? Jak publiczność klaszcze? Nie słyszę. Nie chcę już siedzieć na Szklanej Górze. Kaktusy zniszczyłaś. Ach, to był prawdziwy teatr. Ale tu bałagan. Żeby tylko Gosia nie przyszła.
No, sznurek odwiążę. Woda naprzód! Jezus Maria, dzieci! Pola, stój! Na nią. To ja wszystko urządziłam. Ja jestem winna. Boisz się burzy? Trochę. Ja lubię burzy, bo jak jest burza, to zrobiło się już lato, wiesz? Aha. Dziewczynki, do domu! Gdy się zdąży powiedzieć życzenie, gdy gwiazda spada, to się spełni, wiesz? A czego chciałabyś mieć najbardziej? Bo ja wiem. A ty? Ja tak najbardziej, to chciałabym mieć swoją mamusię. Chodźmy do domu, zimno. Juneczka jest bardzo chora. Zapalenie płuc. No stan bardzo ciężki. Dzwoniłem cały dzień dzwoniłem, nie mogłem cię znaleźć. Trzymam się, rano będziesz, tak? No dobrze, no to cześć. Myśleć, Bułeczko.
Śpi, proszę cię, dobrze? Dobrze. Buleczko z miel, proszę ciekawe. To ty jesteś, Bułeczka? Wyglądasz tak, jak sobie ciebie wyobrażałam. Słyszałam, że umiesz urządzać wspaniałe przedstawienia. Pewnie chcesz być reżyserem. Nie. Nie? A dlaczego nie? Bo jak się jest reżyserem, to trzeba zostawić swoją córeczkę. Tak jak pani, tak jak ciocia. A czym ty chcesz zostać, gdy dorośniesz? Weterynarzem. Weterynarzem. No to i ty któregoś dnia będziesz musiała odjechać od swojego dziecka, żeby leczyć chore zwierzęta. No a co zrobisz, kiedy dostaniesz pracę z dala od swojego domu i od rodziny? Widzisz, ja mogę tak żyć tylko dlatego, bo mam nadzieję, bo wiem, że któregoś dnia już nie będę musiała wyjeżdżać i codziennie będę wracać po pracy do Dziuni, do domu. Do was. Czy mnie rozumiesz? Nie bardzo, ale trochę tak. To wszystko moja wina. Nie powinnam była pozwalać Dziuneczce latać po kałużach. Aj, droga Gosiu, wszystkie dzieci biegają po kałużach, co się miało stać, to się stało. A może by Krysia coś zjadła? Może by się napiła? Nie, teraz już nie, teraz muszę jechać po profesora. Proszę nie odchodzić od małej, Gosiu, i trzymajcie się uszy do góry. Ciociu, boję się. Ja też się boję, Bułeczko. Temperatura nie spadła ani o pół kreski. I co będzie? Musimy czekać ranka. Pan profesor powiedział, że rano może kryzys minąć. Czy nie śpi? Nie, wujek przy niej czuwa. Kiedy nareszcie będzie rano? Ty cała drżysz, Bułeczko. Postaraj się zasnąć. Dobrze, ciociu. Kryzys minął. I pozwoli pan, że w razie czego będziemy z panem profesorem w kontakcie? Oczywiście. Stan był bardzo poważny, ale kryzys już minął. Gosiu, kryzys minął, kryzys minął! Nie krzycz, czego mnie strasz! Kryzys minął, kryzys minął! Zbieraj się i weź po bułeczki. Masz ci los, mleko! Wiecie co? Zostaję z wami do jutra. Wyślę tam telegram i już. A kiedy Tyciana zawsze do nas przyjedzie? Już niedługo od nowego sezonu. Widzisz? To znaczy od nowego roku szkolnego. Tylko jeszcze muszę przedtem zrobić to, co do mnie należy. To jeszcze pytanie. Co do Krysi należy? Więc Gosiu,
My byśmy coś zjedli. No, nareszcie. Od 2 dni pan inżynier nic nie je. No to bułeczka i pan inżynier do jedzenia, a Krysia spać. Gosiu, zaraz. Ciociu, ale chciałabym wpierw do dziuni. No dobrze, idź. Tylko zachowuj się cicho i spokojnie, tak? Dobrze. Bronka, Bronka. Mam do ciebie jedną sprawę. Zanieś do dziunicy. Dziuniu, bułeczko, ja nie śpię. Gdzie mama? Odpoczywa. Zostań ze mną. Co ty tam chowasz? On jest od Karola w prezencie. Śliczny i taki mięciutki. Nazwiemy go Puszek, dobrze? Dobrze. A to ode mnie. Ona będzie już twoja na zawsze. Moja? Tak, będzie ciebie pilnowała. Moja? Nie, ona będzie nasza. A potem minęło lato, pełne radości i smutków, jak zawsze w życiu. Przekwitły i rysy, i maki, z grządki bułeczki zebrano wszystkie rzodkiewki. W Topoli zamieszkała nowa, wróbla rodzina. I wreszcie przyszedł dzień, który znają wszystkie dzieci. Dzień, w którym rozpoczyna się szkoła.